Następna modlitwa zaczyna się od słów: prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełną swojego błogosławieństwa. Jeżeli chodzimy do kościoła, to słyszymy zwykle drugą modlitwę eucharystyczną i w takim momencie przed słowami konsekracji jest tam wyraźnie o tym, że prosimy, abyś mocą Ducha Świętego uświęcił te dary. W modlitwie w kanonie rzymskim, i to było jedno z zastrzeżeń właśnie, jeden z powodów do tego, żeby kanon rzymski zmienić, dostosować właśnie do tego, jak widzimy modlitwę eucharystyczną. Mianowicie konsekracja dokonuje się mocą Ducha Świętego i we wszystkich modlitwach, oprócz kanonu rzymskiego, jest wyraźnie Duch Święty wspomniany. Jest prośba, aby Bóg zesłał Ducha Świętego i uświęcił te dary. W kanonie rzymskim nie ma. Jest mowa o błogosławieństwie. Trzeba dodać, że po polsku jest to dopisane: mocą Twojego Ducha uczynią doskonałą i miłą sobie. Tego mocą Twojego Ducha w oryginale nie ma. Więc te słowa: uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, uczynią doskonałą i miłą sobie, łacina wyraża inaczej. Dosłownie to byłoby tak: wśród wszystkich ofiar prosimy Cię, Ty, Boże, to znów mamy to Ty, racz tę uczynić błogosławioną, uznaną, zatwierdzoną, prawdziwą i może nawet miłą sobie. To ostatnie słowo, acceptabilis. Czyli prosimy, by była pobłogosławiona ta ofiara i w tym słowie błogosławieństwo widzimy prośbę o Ducha Świętego. No i te rozmaite określenia inne, to już może zostawimy. To przyjmij ofiarę, jest właśnie tak, uznaj jako miłą sobie, taką do zaakceptowania przez Ciebie, acceptabilis. To uznaj, że jest to ta sama ofiara, że to nie jest jakiś nasz wymysł. To jest właśnie ta, o którą chodzi, która jest w Twoich planach zbawienia.